Dzień dobry, jesteśmy w laboratoriach Exis. Co mamy same znaleźć? Mamy znaleźć naukowca. Dobre! W prototypowym teleporterze jakimś tam. Alfa nie ma, Sieć. Tu szafki były. Szafka, setka, numer 579. Fajk na komputerku. Bo z reguły nikt nie zwraca uwagi na to w grach komputerowych. A tutaj proszę bardzo. Czemu nie zrobiliśmy w save? Bo już się cyfrowo. O, teraz będzie chyba miłego dnia. A czemu kurde jest 30 FPS? Już było 60, już jest 60. Może dlatego, że po zapisie się coś spierdoliło. O, czekaj. O nie, wiem co to jest. Co tu jest? No, pancerhund. Pinki. Pancerhund. Teraz chyba głowę stracił. Nasir Adil. O nie, nie gadam. Hotel Jotasłana, o ludzie. Słyn. Przegląd bazy na Marsie. Sierżancie Adil. Jestem świadom twoich trosk o nadchodzącą wizytę. Ta wycieczka jest wysoce ważna dla zarządu UAC i będę potrzebował przyglądać laboratoria Exis jako część mojego, no nie wiem, no badania. Rozumiem, że były liczne wypadki w Exis i część mojej podróży ma odkryć przyczynę. Proszę, zrób wszystko, co koniecznie, aby upewnić się, że będzie adekwatna ochrona. Poinformowałem Marsek, że wykonawczy personel jakiegoś Marsek, aby pomagał w twoim uzbrojeniu i personalnych potrzebach. Również daj mi znać, również zapewniam cię, że zrobiłem dodatkowe przygotowania dla mojego osobistego bezpieczeństwa. Spowodowanie coś takiego Elson, główny radca Lewis. Od Chase'a Higginsa dodatkowe żądanie o ochronę. Sieć! Szefie Adi. Chciałbym dodatkową ochronę wokół inżynierowni jakiejś. Ja i chłopcy widzimy dziwne zachowania i to naprawdę nas przestrasza. Wczoraj przez 20 minut uspokajałem Morgana. Przysięgał, że widział ogromną krwawą gałkę oczną, wpatrującą się w niego przez szklaną tarczę. Sprawdziliśmy strefę po tym i nic nie znaleźliśmy. Im szybciej przyśleć tu ochronę, tym lepiej. Dzięki. Chase Higgins, Exis Labs. Inżynier z Exis Labs. Ostatnie ataki na Exis. This is Nasir Adil, security chief for the Exis Labs facility. Log entry November 3, 2145. We are seeing an increasing level of random and unexplained violence by Exis staff. The first incident occurred on October 13, 2145, in the Exis service tunnel. One of the construction workers, Bill Sanders, was offloading a shipment of steel supports. Jakim kurwa filmiku? Sanders grabbed a nearby pickaxe and launched at the manager. Luckily, the argument before him generated a sizable crowd. And when Sanders attacked the manager, a number of men were able to subdue him. When we questioned Sanders, afterwards he seemed to have developed short-term amnesia. He didn't remember why he got so upset and attacked the manager. He only recalled stopping his brother. And then moments later, waking up in the holding cell.
since that event, we have seen arguments progress more and more from heated shouting matches straight into outright brawls. The antagonists in these incidents all display the same conditions as if they were suddenly possessed by violent anger and then afterwards return to normal. We have only one serious light fragment case so far, where engineer Leon Powell was stabbed multiple times. I fear this is not the worst of our troubles, and have requested additional security personnel posted at critical junctions. To assist any immediate medical need, I have resupplied storage cabinet 965 with the accompanying code of 428. Sergeant Nasser Adu, out. 9-5. Okej, odejdziemy, może coś się tak nie szumi. Kurde, co ty robisz? Siedź! Proszę. Wam sobie się to zrobił. Nasir Adams, personal log dated November 12th, 2145. Siedź! I have just received word from Central Authority that the UAC representative, Counselor Elliot Swan, will be arriving in a few days from Earth. The report states he will be reviewing all sectors of Mars City, including Excess Labs. I'm not sure that's a good idea in light of the recent events we've had here. The violent assaults that seem to plague Excess Labs have caused the civilian staff to be pretty wary of any flavor. And now, missing weapons. The cabinets in the security checkpoints were fully stocked 2 days ago. And now, half the weapons are gone. I don't know how this situation occurred, but my Marines swear no one has access to the cabinets except for them. I've ruled out those assigned to me and other security personnel. But I can't figure out who else has those codes. To sum up, this is a bad situation, turning worse every day. My recent request for more manpower in Excess Labs was denied. It seems other sectors of the city are stretched thin, and the small reserves at the base are already allocated. I need to have faith in my current detachment of Marines that they will turn things around. I'll talk to Central again and see if Counselor Swan can bypass Nexus. The last thing I want is some staff worker with a sudden episode of dementia murdering a VIP. I'm having enough problems trying to keep everyone here from killing each other. Sergeant Nasir Adil, signing off. Wszyscy nie żyją. Wszyscy. Znasz nas.
Taka kamerka tu działa, taka, taka, taka i nie działa. A nie mogę wziąć. 9. D. This is Nasser Adil, security chief for the Exis Labs facility. Co, jeszcze raz? Entry November 3, 2145. We are seeing an increasing level of random and unexplained violence by Exis staff. The first incident occurred on October 13, 2145 at the Exis surface tunnel. One of the construction workers, Bill Sanders, was offloading a shipment of steel supports when the procurement manager stopped him. In the heated conversation that followed, Sanders grabbed a nearby pickaxe and lunged at the manager. Luckily, the argument beforehand generated a sizable crowd. And when Sanders attacked the manager, a number of men were able to subdue him. When we questioned Sanders afterwards, he seemed to have developed short-term amnesia. He didn't remember why he got so upset and attacked the manager. He only recalled stopping his loader and then moments later waking in the holding cell. Since that event, we have seen arguments progress more and more from heated shouting matches straight into outright brawls. Antagonists in these incidents all display the same conditions, as if they were suddenly possessed by violent anger and then afterwards returned to normal. We have only one serious life-threatening case so far, where engineer Leon Powell was stabbed multiple times. I fear this is not the worst of our troubles and have requested additional security personnel posted at critical junctions. To assist any immediate medical need, I have resupplied storage cabinet 965 with the accompanying code of 428. Kurwa, Bieniasz! Chcesz kakao czy herbatę? Daj to. Nie ma tak łatwo! Znaczki dostałem! Dobra, to co? Decyduj się. Decyduj się, herbata czy kakao? Herbata czy kakao. Okej. Dobra! Ja też! 965. A może 997? 965. Kurde, słuchałem tego drugi raz, a to nie jest do tej szafki i ja nie mogę. Ale... Ale... Oh, thank God. Oh, you made it here. I didn't know if you could with all those things out there. Look, we don't have much time. These creatures are spreading throughout the base, and if we don't act quickly, all could be lost. I understand you have a lot of questions, but I can't answer them right now. All I can say is, we need to get the teleporter in the next chamber working. But to do that, I need you to find a plasma inducer for the stabilizer bank. There's one in engineering. Now, if you head through the service tunnel, you can reach it. I'll unlock some doors. There. That will give you the necessary clearance. Now, please, get the inducer and hurry back. We don't have a lot of time. Please hurry. Znaleźć jakieś inducer plazmy. Proszę, jakieś komputerki, komputerki. Dobra. Co szuka? Co szuka? Kakao to jest.
zapiszę. Coś tu się odesłało. Nie. Ja tam widzę jakieś holo. Dziwny holo tam idzie. Teraz jeszcze jedno. No właśnie, skończysz odcinek. Nie wiem o co. No trzeba będzie do sklepu po mleko iść, bo z nas nie starczy na 3 kupy. No to kurde zrób herbatę, ty kurde wszystko ale, szukasz. Ale żeby... ja pójdę. Ja też pójdę. Kurde. No to ja to szybko skończę. Janusz. O co za nim idziesz, Michał? Tak, nie, muszę dać od save'a. Michał, ale wiesz, że to trochę takie pedalskie. Że tak wszędzie chodzisz za Wojtkiem. Nie lubię, kurde, pod górkę. Co? Nic. Chodzi mi po prostu o to, że lubię działać. Co ty gadasz? Coś tam gada. Zmęczony jestem. Ja nie wiem, jak ty możesz prowadzić kanał. Dobra. Gadasz, kurde, o takich... O co ty mówisz teraz? Mówię, chodzi mi po prostu o to, że... Z nikim konfliktowa, że za Staszkiem chciałem pójść po prostu do towarzystwa. Chodzi mi o... Janusz, do towarzystwa. Pójść po mleko do babci. Pójść zrobić kakałko. Wszystko pójść. Nawet nie wiesz po co, ale idziesz. No. Upadł się. No może i... To zaczyna petarsko wyglądać. Aha. D. O co chodzi z bezpieczeństwem w Exis? Spytałem jednego z techników o co chodzi, ale nikt nie powiedział. No patrz, no już idziesz. Wojtek, chodź tu. Wiele ludzi tutaj spekuluje, że to jest jakiś rodzaj masywnej broni lub teleportera. Nie wiem, czy to tak powiedział, ale dobra. Myślałem, że możesz coś wiedzieć, ponieważ widzisz wszystkie zapasy, które wchodzą do sektoru. Może mógłbyś... wepchnąć mnie do jednej ze skrzyń, żebym mógł tam wejść i zobaczyć i się trochę rozejrzeć. Dzięki, Steve. Ha, ha, ha. Od Steve'a Brenta, czy to nowa broń, czy co? Że jest tak, odpowiedź na dziwne zamówienie zapasów. Oryginalna wiadomość wysłana 10 stycznia 2145. To jest w ogóle 10 stycznia 2145. To w ogóle jeszcze przed Doomem Resurrection, w ogóle przez całą inwazję. Joel. Dostałem dziwną przesyłkę tego ranka w tunelu serwisowym. Mój asystent otwierał pudełka, szukając jakichś nowych strojów na zewnątrz i znalazł te zabawki. Żadnego opisu, czy etykiety, nic. Więc otworzyliśmy kilka z nich, szukając jakiegoś nazwiska. Się rozwaliły po około 2 minutach. Pomyślałem sobie, że możesz mieć klej, żeby skleić popsute
i odesłać je do twojego czegoś tam, jakiegoś dzieciaka. Cześć, Kolo. Będę za minutę, żeby to sprawdzić. Mój chłopiec kocha... pokocha jedną z tych zabawek. Dzięki, Joe. George Irwin, pilne. Że ten przez przypadek wysłał swoje jakieś figurki Dragon, smocze stopy do Axis Labs i prosi, żeby cokolwiek zrobić, żeby nie otwierać, żeby nie pozwolić nikomu otworzyć ich. Są w świeżym stanie i są bardzo drogie. Może odejść, dopóki nie skończy mu się, nie wiem, praca czy co. Niedługo tam będzie, żeby je odebrać z poważaniem. Z poważaniem, George Irling. Delta Labs. Czy jakieś figurki ktoś przysłał? To wszystko się działo, kurde, 10 stycznia. Jakieś figurki ktoś tam przysłał. Kajs. This is Dmitry Lebedev, supply manager for the Axis Labs facility. Entry dated October 6, 2145. I've received the latest shipment of MK7 spacesuits from Earth today. They have a triple weave of titanium mesh on the outer layer for class 5 excursions. Ongoing construction requiring additional EVA time on the Martian surface, these new suits should hold up better. In the last 2 months we had a number of unexplained suit decompressions resulting in fatalities. The case of technician Mike Stanley, the decompression was so rapid the resulting implosion caused him to almost liquefy and fuse with the suit interior. It wasn't for his suit's name tag, yeah. Be much to identify. In each case, the penetrations and loss of pressure appear to occur from inside the suit rather than out. I can attest these suits were thoroughly inspected and micro-scanned after the incidents and no material degradations were found. Per UAC EVA regulations, these suits before the accidents were properly stored and locked away to prevent any mishandling. I also followed up with the technicians on ensuring the suits have the necessary pre-EVA checklist before anyone reaches the Martian atmosphere. I'm hoping the new suits will address the issue. Each suit lost this way just means more paperwork for me, so... Along with the new suit shipment, we've received additional medical supplies. I've placed the extra packs in the storage cabinet 071 with the access code of 532. Dmitry Lebedev. Czy dwa. W ogóle tutaj tak powoli mówią w tej części, na tych ideologach, czy audiologach, czy... nie wiem. Dobra. Teraz regulują. I jedziemy. Teraz zombia. Chyba wreszcie koniec planszy. No to w kolejnym odcinku się mań, cześć.